tylko nie w tym momencie. Wydasz jakiś rozkaz? Czekam. Zawału minerału. No nie rób se jaj. Zawału minerału. DRK gotowy. Się robi. Potrzebna selekcja ras. Szeregu. Przynajmniej takie wydasz zbieranie. Proszę określić naturę problemu medycznego. Przyspieszy nam nieco. No właśnie. Proszę nie gin. W porządku. Czy to się... Kupa roboty, co? Chcesz ognia? Szeregu, chłopaki. Ktoś mnie wzywał? Czekałem na ciebie. Oj, 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 oj. Potrzebna selekcja rannych? Ten bunkier... się pali? Nie. Nie mam robotnika, więc wyślę go tutaj. Coś tu jest. Konwój w niebezpieczeństwie! Na nich, chłopcy! Szereg, dołącz. Lepiej, żebym tego nie żałował. Ale sobie jeszcze podaruję, jeżeli stracę. Ale... trzeba będzie... zająć się tym. Zwarty i gotowy. Aj, no tak, jeszcze czegoś mi tu brakuje. ERK gotowy. Robi się. Na drodze nie wolno. Któż by pomyślał? Do portu gwiezdnego jest długa droga, wspólniku. Jak mamy bronić ich wszystkich? Co ty robisz? Myślę, że moglibyśmy użyć ruchomego oddziału do obrony konwoju. Albo postawić więcej bunkrów i bronić newralgicznych punktów. Każdy z tych sposobów powinien być skuteczny. Nie będę wsadzał tu marynców, tylko tych zmytaczami ognia. Kolejny konwój jest już prawie gotów do drogi, komandorze. Proszę o powiadomienie twoich. Za to będę walił... moje... wieżyczki przeciwlotnicze. Szeregu, chłopaki. Gotowy do smażenia. Myślę, że tak będzie najlepiej. Lepiej, żebym tego nie cokolwiek i tak zostawię. Potrzebna robotników. Minerałów. Naprawdę? Do portu, szybko! ERK gotowy. Wow, już? Serio? Chcesz ognia? Szybko, żeście się wzięli. Dołoż. Ogień zwalczaj ognia. Czy to śmierdzi? My nie wiemy, ich przyszło. ERK gotowy. W następnej partii właściwie. Zawału minerału. Będzie już więcej tego wszystkiego. O, idą. Załatwione. Rozbudowa ukończona. O właśnie. Tego spokoju. To jest doskonała taktyka. Można by rzec. Moja gąska się już smaży. O, serio? Ktoś mnie wzywał? Fail. Lepiej, żebym tego nie załamał. Czy to śmierdzi? Koloniści są atakowani. Musimy ich uratować. O! Zajmę się. Prawda. O, to brzmi groźnie. Nieładnie. To musi być nagły wypadek. Baza jest atakowana. Fail. Lepiej poślijcie powórki na ciała. Baza jest atakowana. Żaden problem. Chodź tu. Failowa to się zrobiło. Niestety, wybaczcie mi. Kupa roboty, co? Baza jest atakowana. Za mało, bez pana. Czekaj. Kurna. Jest zajęty, no i superancko. Zamieniam się w słuch.
wiecie, to chyba się wkurzę. Przynajmniej cywile jakoś poszły. Ogień zwalczaj ogniem. Nie to chciałem. Kurna, jakie to jest złośliwe. Zatankowany. Chcesz ognia? Za mało wyspanu. Komandorze, wkrótce wyruszy następny konwój. Co się dzieje? To we mnie. Jest już lekarz. Zamieniam się, chcesz ognia. Teraz już mamy przynajmniej większą ekipę, żeby się tym zająć dziadostwem. Dodatkowe magazyny. O! Zwarty i gotowy. Słyszymy! To szeregu, chłopaki. Zatankowany. Czy to śmiertelne? Skąd oni się tu wzięli? Jest już lekarz. Rychło, kurna wrzaska. Nie odlatujcie bez nas! To też jest niebezpieczne, bo to się może transportowcem zrobić. W drodze! Tak! Gotowe? Ktoś mnie wzywa. Dołożyć komuś? O, śrubce. Wydasz jakiś rozkaz? A! Wystraszyłeś mnie! Jak miło. Lepiej, żebym tego nie załapał. Zamieniam się. Sergii atakują korbuj! Francja! Chciałaby się nam pomóc! Gotowy do akcji! Załatwione! Gdzie ma? Dołożysz komuś? Proszę, okej! Serio? Sergii się przebiły! Rozwali się! Dlaczego nie? Z którym jak ty się lubisz bawić? Lepiej, żeby... Inaczej to zrobimy. Moja gąska się już smaży. Widzę, że to zupełnie nic nie daje. Moja gąska się już smaży. Gdzie boli? Nic, a nic. Dołożyć komuś? Powiedz tylko słowo. Szereg, chłopaki. No jak Boga kocham. Baza jest atakowana. Co wydziwiasz, to nawydziwiasz. Uwaga, idzie się! Złe wieści? Robi się! Tak! Ruszaj się! Mam dwóch martwych, nie jest aż tak źle. Komandorze, właśnie wykryliśmy organizmy zergów wchodzące w górne partie atmosfery. Nie mogę podać dokładnych namiarów, ale kierują się w waszą stronę. To już nie jest zadowalające. Co się dzieje? Aha. Da. W drodze. Lepiej, żeby... Go. Kolejny konwój zaraz wyruszy, komandorze. Wiedzie na to, że lepiej marinesami spamować. Czekałem na ciebie. Noc zapowiada się. Wydasz jakiś rozkaz? Jako zwiastun śmierci. Jest już lekarz. No, dołożyć komuś? Nie
czym mogę. Mamy już więcej. Dobra, ruszajmy. Możemy się za to popisać. Naszą większą armią. Wydasz jakiś rozkaz? No, tam są surowce, to zaraz tam pójdziemy. Czy to śmiertelne? To teraz trzeba tych nieudolnych obronić. Jest już lekarz. Zawało minerałów. Oj, oj, oj. Gdzie bot? Lepiej, żebym tego nie załował. Oj. Konwój w niebezpieczeństwie. Na nich, chłopcy! Chociaż tyle. Ktoś mnie wzywał? Czy nie? O jasne. Teraz już to lepiej wychodzi. O, nieładnie. Lepiej, żebym tego nie załował. Oczywiście. Gotowy do akcji. Koloniści są atakowani. Musimy ich uratować. Dobra, niech ten zostanie. Na razie Marinesów sobie tylko weźmiemy. Tylko spoko? Szeregu, chłopaki. O! Załatwiony. Ale! Jakoś to idzie, nawet lepiej. Co mają więcej życia. Proszę określić naturę problemu medycznego. Nie no, jak mogła, kocham. Dużo lepiej. Aczkolwiek no, pojazd tak zostaje. To już nie jest to tak tragicznie. Czekam. Dołożyć. No dobra, lecimy tu teraz. Gdzie boli? Szeregu, chłopaki. Za tanku. Lepiej, żebym tego nie żałował. Przynajmniej tutaj obrona jakoś się trzyma. Potrzebne dodatkowe magazyny. Nie świruj. Da! W drodze! To twoja torsa. Pole minerałów wyczerpane. Czy to śmiertelne? Wydasz jakiś rozkaz? Lepiej, żebym pole tego nie minerałów załował. Wyczerpane. Czekałem. Proszę określić potrzebne dodatkowe magazyny. Potrzebne. Komandorze, odbieram zakłócenia sejsmiczne zbliżające się w waszym kierunku. No co to chyba jakieś powiesz? Tunele zergów. O. Cudownie. To w ich stylu. Dbają o rozrywkę. Tak. No bo mamy jakieś fanty. Bo coś mi atakuje. Czekam. Nie wiem, czy to coś jest jeszcze. Komandorze, kolejny konwój wyruszy wkrótce. Załatwiony. Jest już lekarz? Mam to. To jest! Gdzieś jeszcze jest jeden fant, ale nie wiem gdzie. Robi. Ktoś mnie wzywał? Czekałem. Konwój wydaje zaraz się ruszy. Czy to śmierć? Proszę określić naturę problemu medycznego. Czy to tu? Chłopaki. Potrzebna cel. Dołożyć komuś? Czy tu już raczej baza? W porządku. Oj, 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 oj. Czy droga przed nami jest bezpieczna? Pewnie niebawem się dowiemy. Tak. Wydaje mi się, że tak. Gdzie boli? Za mało minerałów. Nie gadaj, głupot. Może tam? Może tam? Baza jest nie wiem, może tu? Nie, nie wydaje mi się. Oj, 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 oj. Czerw dusowy. Czekam. Trzeba się nim zająć, ale to raczej zrobią szaraczki. Proszę określić naturę problemu medycznego. No tutaj jakoś obrona wychodzi. Szeregu, chłopaki. Tutaj też można by było tak zabunkrować. Ale to jest więcej zabawy niż pożytku. Ktoś mnie wzywa. Dołożyć komuś?
Potrzebna select. Czy to śmiertelne? Szybciej, szybciej. Czekam. Gotowo. Sergi się przebiły. Rozwali się. Oczywiście. Dobra, teraz wychodzi to. Proszę o nieco sprawniej. Tak jest, komandorze. Można nawet na Hama polecieć. Nasi sojusznicy są atakowani. Gdzie? O, serio? Myślałem, że to koniec. Czy to śmiertelne? No cóż, pojazd się może rozwalić. Jeszcze trochę zostało. Teraz będzie koniec. To już ostatni. Tempo, startować! Serio? No kurna, gdzieś zgubiłem jednego. Straciliśmy kolonię, ale moi ludzie ocaleli dzięki tobie, komandorze. No cóż, przepraszam za to, nie mogłem znaleźć. Nie było aż tak trudno. Gra pozwala mi na zamordowanie 20 cywili, ale zginęło tylko 3. Bez strat budowli, tak? To bardzo ciekawe. To musiałbym te bunkry w pizdu obydwa trzymać cały czas. A to już nie jest łatwe zadanie. No ale mamy nową jednostkę, którą będziemy stosować bardzo często na zergów. Kapitalnie, komandorze. Doktor Hanson zaproponowała, że póki co zostanie z nami. Uważam, że jej umiejętności są nieocenione. Aż trudno uwierzyć, że w ogóle tu jestem. Dobrze, że jesteśmy razem, pani doktor. Jak chcesz nam pomóc? No cóż, wasze wyposażenie medyczne pochodzi z okresu średniowiecza. Dane naukowe praktycznie nie istnieją. Może od tego zacznę. Oj, zdaje się, że właśnie rozmawiam z nowym oficerem naukowym na Hyperionie. Witamy na pokładzie, pani doktor. Mam nadzieję, że to było w sposób komediowy, a nie pogardliwy to, co powiedziałeś, Kupito. Pewnie już słyszałeś, Raynor. Wygląda na to, że wracasz do akcji. Zgadza się, panie Hill. A walka z zergami i z Dominium jednocześnie na pewno nadwyręży moje oddziały. Ma pan wolnych najemników? No wiesz, przez inwazję teraz najemnicy dyktują warunki. Ale zawsze byłeś dobrym klientem, a twój barman robi cholernie dobry Muay Thai. Pewnie, mam tu paru najemników, którzy mogliby cię zainteresować. Cudowny z pana człowiek, panie Hill. No i na razie mamy tylko takich najemników. Ja są w pewnym sensie typowi marynsi, aczkolwiek są oni nieco lepsi. Mam takich koksów najemników, marynsów. No i mamy też tych, ale na razie nie będę się zajmował najemnikami. Dowiemy się, co mówią w wiadomościach, chociażby nawet. Tony Vermilion, UNN. Mamy transmisję od Kate Lockwell, która znajduje się teraz na planecie Agria, jednej z obrzeżnych kolonii. Słyszysz nas, Kate? Widzę, że mamy jakiś problem z dźwiękiem. Dostałem informację, że Imperator Mengs rozpoczął właśnie orędzie. Posłuchajmy, już się zaczęło. Tą sprawą zajmują się moi najlepsi wojskowi. I z przyjemnością ogłaszam, że wkrótce dołączy do nich bohater Storus. Generał Horacy Warfield we własnej osobie. Warfield? Myślałem, że przeszedł na emeryturę wieki temu. Jestem pewien, że pod dowództwem generała Warfielda wspaniała armia Dominium szybko upora się z tym nowym zagrożeniem ze strony zerków.
Sami państwo widzicie, prowadzeni przez generała Warfielda pokonamy rój zergów w krótkim czasie. Za chwilę terrorystyczna kampania Raynora nabiera rozmachu, a w tym samym czasie w sektorze pojawiają się zergi. Zbieg okoliczności? Zdecydujcie państwo sami, po przerwie. Tak, może ja jeszcze mam jakieś wspólne cele z zergami, kto by pomyślał? Zabawne. Czasami wciąż czuję się jak glina. Tyle, że teraz rządzą źli chłopcy. Jimmy, pomyślałem, że mogę ci się spodobać te zergowe szpony wygrały. Wygrały parę lat temu w konkursie łowieckim. Może przyniosę ci szczęście. Jirei, właściciel i szef baru Jireya. Jiraya? Czyżby to Naruto? Telewizor dopisuje do twojego rachunku. O ty, Franco. Ja ci dam. Poznałeś już doktor Hanson? Jasne. Zagaiłem do tej ślicznotki, czy nie miałaby ochoty pobawić się w lekarza. Zapytać zawsze można. Co nie? Ale ona chyba upatrzyła sobie innego kochasia. Naprawdę? Ciekawe kogo? O, sam nie wiem. Może jakiegoś rycerzyka, co to przycwałował na białym koniu, żeby ocalić kolonię pani doktor. Ja cię kręcę, Jimmy. Nigdy nie miałeś nosa do babek. Mogę tu jeszcze raz kliknąć? Za odpowiednią cenę. Nie, to czemu mi taki tutaj wyskoczył, jakbym tego nie kliknął? Nie wiem. Tutaj mamy też automat. Ale nie będę w niego grał. Jest taka po prostu minigierka. Nie jestem zbytnio w takie minigierki dobry. Zbrojownia. Poulepszamy sobie co nieco. Ale na razie obejrzymy tego gościa. Widzicie, jaki piękny. Wygląda jak kosmiczny Marines. Budynków, nic. No co mam tu z budynków? Aha, zwiększa liczbę miejsc, punkt o dwa miejsca, to na razie nie. Sanitariuszki nie wymagają już budynków, laboratorium technologicznego, to jest bardzo dobre, to sobie to ulepszymy. Teraz tak, obszar ataku wypalaczy zostaje zwiększony o